Muszczku, co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo, co robimy każdej Pinki. Opanowywać świat. To Pinki jest i mózg. To Pinki jest i mózg. Niski to geniusz, wysoki, no cóż. Głupiutki jest jak but. I marzą już od lat. Jak zdobyć cały świat. Dzień dobry, jesteśmy po pierwszej turze wyborów. Wszystko na razie jest jasne. Co będzie dalej, okaże się 12 lipca. A ja tymczasem mam dla Was mój osobisty, subiektywny oczywiście ranking wydarzeń z ostatnich kilku miesięcy, czyli z czasu pandemii i jednocześnie z czasu, przepraszam za kolokwializm, naparzanki politycznej. W telegraficznym skrócie wydanie powyborcze i podsumowujące pewien etap naszej rzeczywistości. Poniedziałek, 29 czerwca. Maciej Orłoś, zapraszam. Ranking dotyczy wydarzeń nieoczywistych, tragikomicznych, absurdalnych czy po prostu głupich. Zaczynamy. Na miejscu 15 minister zdrowia Łukasz Szumowski i jego zmienne opinie na temat noszenia maseczek. Jeszcze w marcu twierdził, i to dość zdecydowanie, że noszenie maseczek nie uchroni nas przed koronawirusem, a potem od 16 kwietnia wprowadził, może nie sam, wraz z rządem oczywiście, obowiązek zamaseczkowywania się nawet w przestrzeni otwartej. Żeby być sprawiedliwym, trzeba przyznać, że nie tylko nasz minister się pogubił w sprawie maseczek. Zdanie na ten temat zmieniała także szacowna WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. Miejsce 14. Nieustanne pytania i różne odpowiedzi dotyczące noszenia maseczek. Jakie one powinny być? Jak długo można je nosić? Czy materiałowe w ogóle mają sens? Wśród wielu wskazówek dotyczących maseczek znalazłem i taką. Zakryj nos i usta maską ochronną i upewnij się, że szczelnie przylega do twarzy. W przypadku mężczyzn zalecane jest na ten okres zgolenie brody, by maska lepiej przylegała do twarzy. Czy minister Szumowski zgolił brodę? Nie przypominam sobie. Miejsce 13. Znowu będzie o ministrze Szumowskim. Co ja na to poradzę? Tym razem chodzi o zapowiedź, że maseczki będziemy nosić do wynalezienia i wprowadzenia szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2. Tak pan minister mówił przed wprowadzeniem obowiązku noszenia maseczek 16 kwietnia. Zakaz noszenia maseczek zniesiono 30 maja. Od tego dnia przy zachowaniu odpowiedniego dystansu możemy już bez maseczki spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży lub parkingu. Czy to oznacza, że wynaleziono szczepionkę? Nic mi o tym nie wiadomo. Znaczy wiem, minister mógł mieć na myśli obowiązek noszenia maseczek w ogóle, no, w sklepach czy komunikacji miejskiej, dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka. Ale, no właśnie, właśnie tego dotyczy miejsce 12. Miejsce 12. Mityczna szczepionka. Czekamy na szczepionkę. Będziemy się szczepić i wszystko będzie dobrze. Kiedy ta szczepionka na koronawirusa? W tym miejscu zacytuję krótką wymianę zdań sprzed kilku dni w amerykańskim kongresie między kongresmenem Kurtem Schroederem a Antonym Fauci, szefem Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. To jeden z doradców prezydenta Trumpa w sprawie zarządzania epidemią COVID-19 w USA. Pytanie do Fauciego od Schroedera. Ile trwa wprowadzanie szczepionek na rynek? Odpowiedź. To zależy od sytuacji, od wirusa. Pytanie. Ale jaka jest średnia? Odpowiedź. 7 lat. Kurtyna. Miejsce 11. Sprowadzanie maseczek przez spółkę brata ministra Szumowskiego. No dobra, zostawmy to. Ileż można o maseczkach i o ministrze Szumowskim? Naprawdę. Miejsce 10. Papier toaletowy jako rzecz najbardziej pożądana i wykupywana na początku pandemii, kiedy media i politycy wywołali strach i panikę. Wydawałoby się, że są artykuły bardziej pierwszej potrzeby niż papier toaletowy, na przykład chleb, woda czy mydło. Jednak to właśnie papier toaletowy znikał z półek w błyskawicznym tempie. Równie szybko okazało się, że niesłusznie, nie żeby przestał być potrzebny, ale po prostu producenci dali radę. Skąd ta potrzeba w społeczeństwie gromadzenia zapasów papieru toaletowego, jest sporo hipotez, wersji, przypuszczeń i twierdzeń, ale przyznam się, że ja wciąż nie wiem. Proszę Was o uświadomienie mnie w tej sprawie w komentarzach.
Miejsce dziewiąte. Regulacje dotyczące otwarcia lokali gastronomicznych pod koniec maja. Przy stolikach mogły siadać tylko osoby spokrewnione ze sobą w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra, a jeśli naprzeciwko siebie, to między tymi osobami miała pojawić się przesłona, na przykład z plexi itd., itd. Szybko okazało się jednak, że regulacje są nierealne. Przy nawet najlepszej woli ze strony restauratorów, a poza tym premier Morawiecki pokazał, że można siedzieć przy stoliku z osobami niespokrewnionymi w restauracji w Gliwicach. Potem tłumaczył, że właściwie te pewne odległości są zalecane, ale nie są nakazywane. Po kilku tygodniach, które minęły od otwarcia restauracji, kawiarni, barów, mogę tak całkiem prywatnie i serio powiedzieć, że bardzo współczuję obsłudze, kelnerom, kucharzom, ludziom, którzy muszą pracować w maseczkach. I w ich imieniu proszę Was o wyższe napiwki. Naprawdę się należą, mówię całkiem serio. W porównaniu z Melanią Trump, obie pierwsze damy wyróżniają się na arenie międzynarodowej charakterem i oryginalnym stylem. Miejsce ósme, Christian Paul, czyli legendarny już amerykański projektant mody, który w wiadomościach TVP zachwalał styl pierwszej damy Agaty Dudy. Szybko okazało się, że Christian Paul owszem mówi po angielsku, ale tak w ogóle jest Polakiem i nazywa się Christian Farbaniec. Na pewno nie jest native speakerem, co łatwo poznać po akcencie. Okazało się, że mieszka w Polsce, że konto na Instagramie założył dzień po wypowiedzi dla wiadomości, a zdjęcia z rzekomej sesji modowej z udziałem modelek nakręcono prawdopodobnie pospiesznie w Warszawie i równie pospiesznie wrzucono do YouTube'a. Gdy klika się w adres strony christianpaul.com, ukazuje się następująca strona. Ja tylko chciałem powiedzieć, że podobnie jak Christian Paul, I love this country, I love these people, po prostu kocham Polskę, kocham te ludzie. Jesteśmy mniej więcej na półmetku rankingu, przypominam, to jest mój subiektywny ranking dziwacznych zdarzeń, często absurdalnych lub głupawych, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach. Miejsce siódme. Chamska hołota, czyli wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie skierowana do posłów opozycji. Nazwanie tych ludzi po prostu kocham Polskę, kocham te ludzie. Przepraszam, co ja mówię? Coś mi chodzą po głowie słowa Christiana Paula. A więc nazwanie opozycji hołotą chamską wywołało burzę, ale nie na długo. A komentatorzy twierdzili, że to kolejny temat zastępczy. Miejsce szóste, zakaz chodzenia po lesie. Obowiązywał w pierwszej połowie kwietnia. Chodziło o to, by ludzie nie mogli w lasach robić pikników i innych zgromadzeń. No, to tak jakby powiedzieć klientom sklepu. Zamykamy sklep, nie będziecie już mogli robić zakupów, bo czasem w naszym sklepie dochodzi do kradzieży. Znalazłem w tamtych dniach taką na przykład perełkę. Pomorscy leśnicy mówią, że dozwolone jest przebywanie w domku letniskowym leżącym na terenie lasów państwowych, ale pod warunkiem powstrzymania się od spacerów w lesie. Być może chodziło także o to, by nie zarazić wirusem drzew, albo by nie złapać COVID-a od jakichś krzaków czy zarośli. Miejsce piąte. Wypowiedź biskupa Antoniego Długosza podczas apelu jasnogórskiego. Porównał premiera i ministra zdrowia do ewangelistów. Dwaj przedstawiciele naszej władzy, wybranej przez większość Polaków, uobecniają charyzmat dwóch ewangelistów, piszących słowami i czynami Ewangelię Twojego Syna. Ewangelista Mateusz, premier Morawiecki, pochyla się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej. Z kolei ewangelista Łukasz, profesor Szumowski, jest przedłużeniem czynów Jezusa, troszcząc się o nasze życie i zdrowie. No i teraz głupio mi się zrobiło. Ja tu ciągle jakieś żarciki z pana ministra Szumowskiego, a okazuje się, że on, jak ewangelista Łukasz, że kontynuuje dzieło Jezusa. No nieładnie, panie Orłoś, nieładnie, wstyd. Miejsce czwarte, wypowiedzi polityków o LGBT, co oczywiście było zresztą elementem kampanii wyborczej bijącej w Rafała Trzaskowskiego. Oto jakie padły słowa, między innymi poseł Przemysław Czarnek, członek sztabu Andrzeja Dudy. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją. Minister Mariusz Błaszczak.
Szanujemy wszystkich, natomiast uważamy, że ideologia, bo to jest ideologia LGBT, jest dla społeczeństwa rujnująca. Jacek Żalek, poseł PiS. LGBT to nie ludzie, tylko ideologia. Antoni Macierewicz. Nie przypadkiem Trzaskowski podpisał kartę LGBT. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. To jest wielka reklama i promocja pedofilii. Tak, dobrze usłyszeliście. I wreszcie sam Andrzej Duda. To, że próbowano w szkołach dzieciom przez cały okres komunizmu wciskać komunistyczną ideologię, to był bolszewizm, to było ideologizowanie dzieci. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, nową, aczkolwiek to też jest taki neobolszewizm. Przyszła inna ideologia, jeszcze bardziej niszcząca dla człowieka. Ideologia, która pod frazesami szacunku i tolerancji ukrywa głęboką nietolerancję. Tak mówił Andrzej Duda. Wiecie co? Nie jestem tolerancyjny. Nie toleruję takich wypowiedzi. Dlatego czym prędzej wskakujemy na podium mojego rankingu. Miejsce trzecie. Wypowiedź Andrzeja Dudy o tym, że koalicja PO-PSL była gorszym wirusem od koronawirusa. Tak pan prezydent powiedział w Krakowie. W 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę od koalicji PO-PSL, bezrobocie wynosiło ponad 9%. W najgorszym czasie pandemii koronawirusa bezrobocie wzrosło do 6%, czyli było niższe niż wtedy, kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż koronawirus. Tak, ja wiem, to są te retoryczne sztuczki polityków. Wielu polityków. Nośne, ale nieładne. Dobrze, powtórzę i spróbuję wypowiedzieć słowa Andrzeja Dudy z jakimś zaangażowaniem. W 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę od koalicji PO-PSL, bezrobocie wynosiło ponad 9%. W najgorszym czasie pandemii koronawirusa bezrobocie wzrosło do 6%, czyli było niższe niż wtedy, kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż koronawirus. Nie umiem tak jak pan prezydent, przepraszam. Miejsce drugie. Druga debata prezydencka w studiu TVP 17 czerwca 2020 roku. Wydawać by się mogło, że pytania powinny dotyczyć takich palących tematów, jak na przykład jak pan zamierza uzdrowić służbę zdrowia? Jak powinna wyglądać polityka Polski wobec Rosji? Jak powinna przebiegać prawdziwa reforma systemu edukacji w naszym kraju? Jaka energia jest przyszłością w Polsce i na świecie? Nie, takich pytań nie było. Czy jest pan za umożliwieniem dzieciom przygotowania się do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole? Bardzo proszę o odpowiedź. Tak brzmiało jedno z pytań. A trzy inne były wprost inspirowane spotem wyborczym Andrzeja Dudy o uchodźców, o wprowadzanie euro oraz o LGBT. Jak słusznie powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, ten, kto układał te pytania, musiał mieć niezły odlot. Kto to mógł być, tak na marginesie? Inicjały JK? A może JK? A, taka zbieżność. Przypadek? Teraz was zaskoczę. Mam drugie miejsce. Ex aequo. To afera w radiowej Trójce. Chodziło o to, że anulowano wyniki notowania listy przebojów z 15 maja, gdzie zwycięzcą była piosenka Kazika krytykująca Jarosława Kaczyńskiego, inicjały JK. Twój ból jest większy niż mój. Szef stacji stwierdził, że wyniki były zmanipulowane. W wyniku tej afery z Trójki odszedł Marek Niedźwiecki, a tuż po nim kolejni dziennikarze, m.in. Marcin Kydryński i Hirek Wrona. Kilka tygodni wcześniej zrobił to Wojciech Mann. Krótko mówiąc, ze słynnego składu słynnej Trójki niewiele pozostało. Ale, sytuacja jest dynamiczna i nie mniej ją oceniać. Pożyjemy, zobaczymy. Zanim przedstawię wam zwycięzcę mojego rankingu, wyróżnienie specjalne. Tak, przyznałem, wyróżnienie specjalne. Wydarzeniu, które właściwie jest poza konkurencją. Nie poddaje się schematom. Jest niestandardowe, zaskakujące i niestety, moim zdaniem, kompletnie niedorzeczne. To wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA i spotkanie z Donaldem Trumpem. Tu pandemia, samoloty prawie nie latają, politycy nie podróżują, ludzie nie wyjeżdżają z Polski, a prezydent nagle leci do Waszyngtonu. Jasne, w kampanii wyborczej dobrze jest się pokazać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale poza tym to właściwie czy warta skórka wyprawki?
a raczej wyprawy za ocean, nie łatwiej, szybciej, taniej byłoby spotkać się na przykład z prezydentem Francji czy z kanclerz Niemiec. Niemcy bardzo blisko, przypominam, nasi sąsiedzi. A Polska leży w Europie. Ok? Po co sobie komplikować życie? I uwaga, uwaga, miejsce pierwsze. Zwycięstwo w moim rankingu nieśmiesznych, niefajnych, głupich, absurdalnych wydarzeń czy zjawisk ostatnich trudnych dla nas miesięcy. Propaganda TVP. Głównie chodzi o wiadomości i TVP Info. O paskach wiele razy już mówiłem w programie w telegraficznym skrócie, ale co tam, zwycięzca rankingu musi się pokazać. Oto trochę paseczków specjalnie dla Was. Sędziowska kasta wspiera Trzaskowskiego. Ludzie służb wspierają Trzaskowskiego. Kampania arogancji kandydata Platformy. Opozycyjne elity chcą podzielić Polaków. Mamy dość hipokryzji Trzaskowskiego. Ideologia LGBT odbiera dzieci Hiszpanom. Trzaskowski pozwoli ograbić Polaków. Ideologia LGBT niszczy rodzinę. Prezydent pamięta o rolnikach. Państwo dba o majątek narodowy. Plan Dudy. Dobrobyt dla polskich rodzin. Plan Dudy. Więcej pieniędzy dla Polaków. I tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko wskazuje na to, że rekord rekordów propagandowych pobił niedawno reporter, dziennikarz, jeśli tak można powiedzieć, Wiadomości, Maciej Sawicki, który zrealizował spot wyborczy Andrzeja Dudy, taki kilkuminutowy, z tym, że ten zbiór peanów, pochwał, najlepszych opinii o prezydencie został wyemitowany w Wiadomościach jako materiał dziennikarski. Na pewno przejdzie do historii. Ostatnie tygodnie były niezwykle intensywne. Na spotkania z prezydentem przychodziły tłumy wyborców, a kilkadziesiąt tysięcy osób przystąpiło już do społecznych komitetów poparcia Andrzeja Dudy. Maciej Sawicki. Miasta, gminy i wsie, miliony ludzi, mnóstwo ważnych tematów i jeden wspólny cel. Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o 5 lat nie cofnął. Duma. Godność. A ja tak psioczę i psioczę na tę propagandę, niesłychaną propagandę uprawianą przez telewizję niby publiczną. Ale jak jej, tej propagandy w TVP kiedyś zabraknie, to co wtedy? Co ja wtedy zrobię? Co będę krytykował? No dobra, jakoś dam radę. Dziękuję, że obejrzeliście mój subiektywny ranking absurdalnych, śmiesznych i nieśmiesznych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pewno coś pominąłem, coś ważnego, coś przeoczyłem. Jeśli tak, to piszcie o tych pominiętych przeze mnie wydarzeniach czy zjawiskach w komentarzach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Maciej Orłoś, do zobaczenia.